zauważyć, maski już nie ma, jest następny dzień i przychodzę do Was z takim małym, powiedzmy, podsumowaniem. Chcę Wam w ogóle powiedzieć, co to była za maska, co ona miała robić i generalnie o co tutaj jakby przy wszystkim chodzi. I tak, po pierwsze, jak już mogliście też zobaczyć wcześniej, testowałam maskę z firmy Dr. Brand. To jest maska, którą ściągamy z twarzy za pomocą magnesu. Ale teraz, o co tu w ogóle jakby chodzi? Moja przygoda z tą maską zaczęła się jakiś czas temu, kiedy pani mnie namówiła w Sephorze, przy kasie już tam, gdzie są te wszystkie miniatury, żebym spróbowała sobie właśnie tej maski. To jest to samo, tylko to jest wersja mini, ta wersja podróżna. Sprawdzałam przed sekundą na stronie Sephory i ta malutka jest dostępna, ta duża z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego nie, ale podejrzewam, że stacjonarnie jeszcze można je kupić. Mała kosztuje 83 zł i to jakoś było tak, że robiłam po prostu zakupy, gdzie powyżej jakiejś kwoty wchodziło się już w inny próg rabatowy i musiałam tam, brakowało mi powiedzmy 60 zł, dlatego skusiłam się akurat nie na tą maskę, czyli całkowitym przypadkiem. Nigdy nie miałam żadnych kosmetyków wcześniej właśnie z tej firmy. I pani zachwalała tą maskę, że jest taka fantastyczna i że bajer z tym, że nie trzeba jej ściągać i zmywać, tylko właśnie przykładamy ten magnes i ona jakby odchodzi od naszej buzi. Ja nie do końca lubię takie maski z glinką, czy takie ciemne, dlatego, które trzeba zmywać, dlatego że zawsze, ale to zawsze, zawsze, zawsze wszystko jest dookoła brudne. Ja mam brudne włosy, tu mi ścieka po rękach ta taka brudna woda po zmywaniu tej maski. Brudna jest umywalka w łazience, blat, lustro, ściana, bo jak zmywam, to mi to gdzieś tu wszystko dookoła pryska. Więc jak się okazało, że tutaj ten problem znika, dlatego że wszystko będzie czyste dookoła, nic nie powinnam tym magnesem pobrudzić, zresztą maską pobrudzić, to stwierdziłam, a okej, dobra, spróbujemy. No i użyłam jej chyba dwa razy, bo to jest naprawdę tutaj malutkie. Postaram się to zaraz pokazać. W opakowaniu jest również ten sam magnes i taka mniejsza trochę szpatułka. A sam produkt, jest go tutaj 18 gram, no to jest maleństwo. Dla porównania tej dużej jest 90, więc no różnica jest ogromna. I później, będąc kiedyś na zakupach w Sephorze, przyglądałam się tym kosmetykom, czy innym kosmetykom z tej firmy i patrzę, że ta maska, tylko duża, jest przeceniona. Dlatego, że ta maseczka wyjściowa kosztowała chyba 300 zł, ja ją kupiłam minus 50 i po użyciu dwa razy tej, tak bardzo mi się ona spodobała, że stwierdziłam, że na pewno będę chciała zaopatrzyć się w tą dużą. Jak skończę małą. No ale okazało się, że jest promocja, więc oczywiście się wtedy skusiłam. Jest to maska, której głównym zadaniem jest oczyszczenie naszej skóry, ale ma ona również działanie przeciwstarzeniowe i taki ma dawać taki efekt wypoczętej buzi rano. I faktycznie tak jest. Jak się ściągnie maskę za pomocą tego magnesu, który jest dołączony w opakowaniu, to na buzi pozostaje taka jakby tłusta powłoka, ale w momencie, kiedy ją smarowujemy, buzia staje się bardzo, bardzo, bardzo miękka, taka jak płcia niemowlęcia wręcz. No ten efekt jest, moim zdaniem, jest naprawdę fantastyczny. Użyła jej też moja mama wczoraj, między nami jest no jednak różnica wieku, tak? Mamy też inne trochę potrzeby, jeśli chodzi o pielęgnację, a również była bardzo zadowolona i miała to samo uczucie. Ta tłusta powłoka, ona nie jest irytująca, ja nie przepadam z takimi zbyt tłustymi produktami na twarzy, a ona jest jak najbardziej do zniesienia, tym bardziej, że dosyć szybko się wchłania. Nie jestem najlepsza w zapamiętywaniu tych wszystkich składników, które w produktach się znajdują, dlatego będę się tutaj asystować i wspomagać stroną Sephory. I mamy tutaj tak, ujędrniające peptydy, ujędrnia i podnosi skórę, wygładza zmarszczki. Czarny turmalin, energetyzujący minerał, przywraca skórze energię dla natychmiastowego blasku i wypoczętego wyglądu. Wielozadaniowa molekuła antyoksydacyjna, oczyszcza i chroni skórę przed zanieczyszczeniami środowiska i stresem, odpowiedzialnymi za przyspieszone starzenie się skóry i ogranicza ich negatywne skutki. Wiadomo, że to nie jest tak, że po jednym użyciu takiej maseczki ona nam całkowicie wygładzi skórę, zniweluje wszystkie zmarszczki i w ogóle cofniemy się jakby w czasie o tych kilka lub kilkadziesiąt lat. Natomiast jest to przyjemny produkt. Uważam, że
ciężko powiedzieć, czy jest wart swojej ceny, no bo w normalnym te 300 zł wiadomo, że to jest dosyć dużo, tym bardziej, że produkt troszkę, może nie szybko się zużywa, ale mimo, że jest go dosyć dużo, no to jednak nakładając na całą twarz, bo ja nałożyłam na całą buzię, to po 4 użyciach mam tak mniej więcej połowę tego słoiczka. Nie wiem w sumie, czy to dużo, czy to mało. Jestem, wiecie, przyzwyczajona do tych masek, o których już kiedyś nagrywałam test, recenzję, gdzie ich można używać i końca nie widać. Natomiast no tutaj to zużycie szybciej jest widoczne, ale to jest taki, wydaje mi się, że Bayer, taki produkt trochę powiedzmy z wyższej półki. Do tego cały ten gadżet w postaci ściągania maski magnesem też jest naprawdę fajny. Ja postaram się, nie pokazałam Wam tego już wczoraj, bo zaczęłam to ściągać, bateria mi się rozładowała, ale pokażę Wam, nagram za chwilę, nałożę sobie na rękę i pokażę, jak to się ściąga, że faktycznie magnes, tylko ważne jest, żeby ten magnes sobie w chusteczkę zawinąć, bo jeśli maska się przyklei nam bezpośrednio do tego magnesu, to ciężko jest go później doczyścić. Wiem, że to nie jest to samo, co jakbym Wam pokazywała tą maskę na twarzy, ale myślę sobie, że w ten sposób możecie więcej też zobaczyć, a przynajmniej nie macie mojej takiej wielkiej buzi na całym ekranie. Więc pokażę Wam zaraz, jak będę to zmywać. Minęło 5-6 minut, więc jeszcze chwilę mam. Ona się zaczyna robić coraz bardziej taka błyszcząca. Nie czuję kompletnie żadnego ani ściągania, ani zastygania. Jest niewyczuwalna na dłoni. Tak samo było na twarzy, kompletnie jej nie czuć, nie robi takiej skorupy. Do tego, jeśli chodzi o zapach, pachnie przyjemnie, dosyć... Ja nie jestem też może najlepsza w opisywaniu zapachów. Mi się ten zapach kojarzy trochę jakby tak aptecznie, albo z jakimiś olejkami eterycznymi. Moja mama wczoraj stwierdziła, że pachnie trochę jak róża. On jest odrobinę ubrudzony tutaj tą maską. Dosyć ciężko się to domywa, jeśli mam być szczera, w szczególności tutaj na brzegach, więc naprawdę polecam jednak pamiętanie o tym, żeby go zawinąć w chusteczkę. Wystarczy nawet taka jedna warstwa i to już zabezpieczy nam magnes. Przykładam, on w pewnym momencie tak jakby się przykleja. Tutaj teraz tego tak nie widać do końca, postaram się jakoś to, o, takie włoski jakby z tego magnesu nam się, do tego magnesu przyklejają, a całość maski ściągnę bez większego problemu. Wiecie, nie rozmazuje mi się to za bardzo po dłoni. Tadam! I co? Zrobione. I właśnie na mojej ręce jest taka troszkę wyczuwalna, tłusta powłoka, ale ona jest bardzo przyjemna i jak ja ją sobie tutaj teraz wtarłam w dłoń, to ta dłoń jest taka miękka, taka jakby no właśnie jak u niemowlaka. Jestem z niej zadowolona do tego stopnia, że po użyciu tej maseczki kupiłam jeszcze krem pod oczy z tej firmy, moja mama używa kremu do twarzy, także gdzieś tam ta firma Dr. Brand, nie ukrywam, mnie zaintrygowała. I jest kilka produktów, ona zresztą często jest w promocji w Sephorze, ja nie wiem, czy oni przypadkiem się nie wycofują z polskiej Sephory, takie mam wrażenie, bo bardzo dużo produktów jest minus 50, minus 60, minus 40%, gdzie wiadomo, jak płacimy za coś za 400 zł, to to minus 60 daje dosyć dużą różnicę, robi dużą różnicę. Ale fajny produkt, dobrze mi się go, miło mi się z niego korzysta, wracam, sięgam po nią chętnie, także jeśli się zastanawiałyście, to mogę ją serdecznie polecić.